Na poziomie przestrzeni pachowej przyśrodkowej układamy palec o otworze czworobocznym jamy pachowej. Utworzony jest on ze ścięgna głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia, z mięśnia obłego mniejszego powyżej oraz z mięśnia obłego większego od dołu i kości ramiennej od przodu. W miejscu tym pobudzam jedną z gałązek nerwu. Pachowego. Nerw pachowy biegnie do tyłu przez otwór czworoboczny jamy pachowej razem z tętnicą okalającą ramię tylną. Następnie wzdłuż szyjki chirurgicznej kości ramiennej.